No hej, jestem Retrak i co, witam was w kolejnym odcinku z CityXL 2012. I tak, dzisiaj chciałbym zrobić tutaj jakąś taką małą promenadę, przynajmniej zacząć coś tworzyć, wiecie, taki riverfront, aby to jakoś wyglądało, oraz tutaj jakąś dzielnicę wypadałoby od nowa postawić, wiecie, bo jest straszna pustka. No, zdecydowanie. More housing for unskilled workers. No jest spore zapotrzebowanie, ale póki co się tym nie będę zajmować. Bo nie, bo dlaczego tak? Co tutaj dokładnie mogę stworzyć? Wydaje mi się, że po prostu umieszczę zwykłą drogę. Tak, zwykłą drogę przy brzegu i tyle. I posadzę jakieś drzewka. Tylko jakby to stworzyć? I właściwie jaka szerokość tej drogi? Myślę, że niech będzie ta. Szeroka aleja tutaj robi się w ten sposób i muszę to budować w takiej perspektywie. Okej. Super. Ojej, tutaj jest. Tak, muszę uważać, bo to są spore nierówności terenu i trzeba się skoncentrować. To tu jest. Dobra, albo nie. O tak i. No i dobra, i teraz przy brzegu sobie kontynuujemy budowę naszej promenady. Okej. Okej, zrobi się taki, tutaj zaraz połączę. Wiecie, bardzo fajnie wyglądają takie drogi nadbrzeżne, bo one tak zawsze dopełniają miasto, wiecie. Po prostu wygląda wtedy realistycznie, bo na ogół właśnie przy nadbrzeżach w centrum, znaczy rzeki są zabudowane jakby właśnie i te drogi przylegają do nich, także tutaj również tak będzie. I tak, ale to nie jest oczywiście wszystko, bo trzeba to jakoś upiększyć. Trzeba to jakoś upiększyć i się zastanawiamy w jaki sposób. Wydaje mi się, że zrobię tutaj taki pasek. Dość duży, znaczy dość szeroki pasek zieleni. Albo tutaj ma być jeszcze park. Gdzie ten park ma być? Słuchajcie, zapomniałam o nim. Nie, on będzie. To tak sobie ustalę może. On będzie odtąd. Dotąd. Okej. Tak orientacyjnie, wiecie. Już w sumie mogę w jego granicach. Zasadzić drzewka. Oczywiście będę to bardziej dopracowywał, ale wiecie, już chcę wiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast tutaj i tak chcę dużo zieleni. Także zrobi się coś takiego. Chociaż nie, tamta droga była poprzednia lepsza, bo jakoś się mniej wyginała. Może to tylko taki. Tak mi się wydaje, ale nieważne. Okej, okay, w obrębie właśnie tej przerwy pomiędzy tą małą drogą a aleją będzie wypadało coś również zasadzić. To samo zrobię w tym miejscu. Myślę, że w tym miejscu aż do tego skrzyżowania, bo od tego skrzyżowania zacznie się już regularna zabudowa, wiecie, żeby aż takich wielkich przerw nie było, bo to jest jednak centrum miasta. Zresztą zastanawiam się, czy by nie zamknąć tego miasta na tym, w tej połowie naszego regionu, a na przykład tam dalej nie wybudować czegoś innego, jakiejś wsi, czy czegoś właśnie w tym stylu, ale zastanawiam się jeszcze nad tym, bo nie mam zbytnio pomysłu, jak to dalej potoczyć. Na dodatek muszę wyciągnąć save'a, bo będę miał formata kompa. Nie wiem, jak to zrobię. Bo akurat, nie wiem, Cities ma dziwny sposób zapisywania się i. No, masakra to jest. Okej, okay, może takie drzewa. No, są dość wysokie, ale w sumie dlaczego by nie? Mogą być. Niech będzie zielono. Teraz troszeczkę nawet za zielono, ale co mi tam. W takim razie, co, może dodałbym tutaj jeszcze jakąś, jakieś biura,
No, myślę, że no, zasejwowało się bardzo dobrze. Usunę te. Bo muszę tutaj dać prostą drogę, a nie jestem pewien, czy tamta droga była prosta. Niby jest. Dobra. To w takim razie inne drogi nie są proste. Sam nie wiem, okej. Jakie tu są kwartały? To zaraz wybiorę i tutaj... To jest 2 na 4, tak? 2 na 4. Tutaj również. Dobra. Już się robi. No faktycznie, to jest krzywo. Ale dobra, może być i tak. Albo i nie. Nie może być i tak. Zrobię w tym miejscu... A nie musi być i tak, no bo to wszystko pasuje do siebie. Albo zaryzykuję... I zrobią strefę taką... Taką bardziej, wiecie... O, coś w tym stylu. Tylko oczywiście muszę usunąć tą drogę, bo ona mi bardzo przeszkadza w tym wszystkim. Okej, coś takiego. A, znów nie to. Zapominam. Okej. Ajajajaj. Wiecie co, ta gra ma... Ta gra jest fajna, wiecie, że ja lubię w to grać, ale... To, jaki poziom jest błędów niektórych, to jest zastraszające. Dobra, może być coś takiego w tym miejscu. Tutaj w środku zrobię również jakiś placek, coś... Nie będzie tutaj żadnych... żadnych właśnie biur w przyszłości. Coś tutaj wymyślę takiego ciekawszego, wiecie. Ale to zawsze takie przełamanie takiej regularnej siatki zabudowy. Bo w sumie ta regularna siatka zabudowy ciągnie się odtąd aż... dotąd, więc tutaj są różne fajniejsze rzeczy. Choć nadal wydaje mi się, że jest to dość dobrze uporządkowane. Okej. Więc co? Może przejdę teraz do tego pola, bo tutaj trzeba coś zrobić. Przede wszystkim chcę wyrównać teren, bo jest nierówny i muszę nad tym popracować, żeby to było na jednym poziomie wszystko. Bo wiecie, chciałbym zrobić tutaj jeszcze większą strefę high-tech, taką naprawdę dużą. Tak odtąd, od tej autostrady, mniej więcej dotąd, tak tutaj. No, będzie fajnie to wyglądało, taka wielka, szara plama. No może nie będzie to jakoś piękne, ale zapewne dość charakterystyczne dla tego miejsca, więc dlatego to właśnie chcę stworzyć. Okej, tylko że... Równanie terenu oczywiście teraz będzie najtrudniejszym elementem całej tej naszej operacji. Bo muszę zaznaczyć mniejsze te pędzle do wyrównywania terenu. Nie chcę również zepsuć tej autostrady, bo mimo wszystko, że łatwo dają się odbudować, to później może być jakiś problem z nierównościami, ona będzie krzywa, albo... Zaufajcie mi, że to po prostu może nie wyjść dobrze. Okej, ale jakoś dajemy radę. O kurczę. Będziecie mieli wskaźnik FPS-ów przez cały film. Super. Wybaczcie to. Ale Fropsa zapomniałem wyłączyć. Ta. No cóż, zdarza się, okej? Okay? Zdarza się. Ale tutaj już mogę wybrać ciut większy pędzel do równania. Okej. To nie mogę zapomnieć, że nie mogę z nim blisko tych autostrad operować, bo wtedy to się może skończyć źle. Okej, i teraz dorównam szybko jeszcze tam dotąd. Muszę teraz określić, jak duża będzie ta dzielnica. I zaraz ją szybko zrobię, bo to będzie, wiecie, na wzór tego czegoś, także to nie będzie nic nowego i zrobię to w miarę szybko i sprawnie. Przynajmniej się postaram. O, tu już jest ten sam poziom dróg, super. No prawie ten sam, prawie. Okej, czyli mniej więcej dotąd będzie cała ta
okolica, znaczy cała ta dzielnica high-tech, miejsce do pracy. Aha. Dobra. No okej. W takim razie to tutaj muszę sobie wziąć. Wziąć tą mapkę nierówności terenu. Dobra. No i zrobię wyjazdy i będzie fajnie. Tylko, że... Może to jakąś dwupasmówkę bym puścił? Może w tym miejscu przynajmniej. Bo tutaj oczywiście się nie zmieści, bo jest... A nie, zmieści się. Dobrze. Wiecie, bo już akurat tutaj się też korkuje w tych, na przykład przy tych gwiazdach, także ja wolę tego uniknąć. Więc będzie taka dwupasmówka. No i tutaj robię tak samo, na wzór tego, co już jest. Bo fajna jest taka powtarzalność w miastach, bardzo, bardzo często. To jest na plus. Okej, zrobi się tak. Tutaj będą takie dość obłe kształty. No i znów zapomniałem włączyć tego Grand Relief, żebym zobaczył... A, bo to o to chodzi. Spoko. I też teoretycznie wiem, że te wyjazdy i wjazdy powinny być ciut dłuższe. I żeby nie ograniczało ich tak w krótkim miejscu skrzyżowania, ale co mi tam. Okej, zrobię coś takiego. A tutaj, trochę dalej, tutaj zrobię również takie coś, takie obłe coś. Wiecie, taki kształt półokrągły. O, coś takiego. No, może być. Zawsze to coś ciekawego, jakaś inna forma. Oby to nie wyszło jakoś super kiczowato. A jak wyjdzie, to najwyżej, nie wiem, poprawiam. Walić to. Dobra. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Nawet te drogi tak gładko wyszły, że nie ma żadnych takich kantów. Jednak w SimCity najnowszym jest lepsza budowa dróg o wiele, bo tutaj jednak widać, że te drogi są stworzone z takich modułów, które skręcają. Natomiast w SimCity da się zrobić jednak o wiele bardziej taką gładszą tą drogę podczas skrętu i no to jest spory minus. Natomiast wiecie, z oddali to nie wygląda aż tak źle, a tutaj również się można przyzwyczaić. Wiecie, takie zgięcia są. Na przykład w tym miejscu, tutaj trochę dalej, no ale... Aż taki czepialski nie będę, bo to niczemu nie służy. I teraz jak ja tworzyłem tą dzielnicę, tutaj akurat nie będzie żadnych wielkich rzeczy, po prostu... Tutaj będzie tak... Okej. Zrobię takie spore odstępy pomiędzy tymi budynkami, bo mi się to właśnie bardzo podoba. Nie wiem dlaczego, ale... Co mi tam. No i w przyszłości może tu być miejsce na te największe budynki. Z racji tego, że teraz są odstępy, wiecie, więc to jest taka inwestycja w przyszłość. Super. Okej, tutaj tak i tutaj tak. Ojej. Tutaj będzie trzeba zrobić coś innego. No, może być tak. Mhm. I w tym miejscu pomiędzy tym a tym oczywiście posadę drzewka. Nie będę tutaj żadnego betonu dawał, bo to byłoby takie trochę dziwne. Mhm. No bo w sumie to ten high-tech graniczy już bezpośrednio z przedmieściami. Nie no, podoba mi się to, naprawdę. To miasto się zaczyna tak rozwijać i rozwija się według takiego planu, który mimo wszystko nie jest opracowany, ale on jest gdzieś i widać, że jest tutaj pewna taka organizacja. Z racji tego, że po tej stronie tej szosy brakuje mi drzew, to tutaj zrobię coś takiego. Nie jest to jakiś super oryginalny pomysł, zapewne się domyśleliście, że coś takiego będę chciał tutaj stworzyć. A jeżeli nie, to trudno. Jeszcze muszę połączyć tą jedną drogę.
O, saving. No, żebym się nie wykraczyło. Okej, nie wykraczyło się. Na szczęście. Bo ostatnio te wywalanie do pulpitu strasznie, strasznie mi dokucza. Co to jest za... To jest to. Taki jakby bruk, nie wiem, metal. Nie, to jest zwykły chodnik, dobra. Znajdę go. To jest chyba to. Tak, to jest to. Spoczko. Więc go sobie tutaj nałożę, a dalej oczywiście drzewka, tylko te wysokie. To jakby część lasu, wiecie? Też i tak tu jest za mało miejsca i one się tak fajnie rozkładają. Super wyglądają. Usunę oczywiście teraz te drogi i w miejscu, gdzie jest zwykła trawa, posadzę ten mniejszy busz, ten z podstawowej wersji gry. Bo jak wiecie, ten las, czyli te wyższe drzewa są ściągnięte tam z XL Nation. Polecam się tam zarejestrować, bo tam jest wiele naprawdę przydatnych modów i no, wiele przydatnych modów, to powinno wam wystarczyć. Dobra, to miejsce również do... No w sumie może być tak, co mi tam. Ojejejej. Prawie myślałem, już myślałem, że mi się wykraczę. Ale nieważne, więc... W sumie w tym miejscu również mógłbym... zrobić ten bruk taki. Ojejejej. Nie, to obejmuje za dużo terenu. W takim razie to zostawię tak jak jest. Póki co. No i co? Fajnie, fajnie, fajnie. Tylko, że w tym miejscu również, z racji tego, że jest ta aleja, to wypadałoby ją jakoś dalej pociągnąć. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy wy również tak myślicie. Więc może tak jakoś w głąb tutaj, albo jakiś wyjazd właśnie z autostrady kolejny. Na przykład gdzieś w tym miejscu. Pomyślę nad tym. Pomyślę nad tym, chociaż tutaj też będzie kolejny rozjazd. Kurde, ale tu będzie tłoczno zaraz z tymi autostradami, masakra. No dobra, więc co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapcie w górę, mile widziane. I zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Yo!